Emanuelu, nasz Królu i Prawodawco, przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże. W tej dzisiejszej antyfonie nagromadzone jest kilka tytułów, którymi wołamy do Chrystusa. Pierwszym z nich jest Emanuel. Termin ten oznacza Bóg z nami. Bo nasz Bóg, Bóg, w którego wierzą chrześcijanie, jest Bogiem bliskim, Bogiem, który z nieba zstępuje na ziemię, aby być blisko ludzkich problemów, ludzkich spraw, aby być blisko każdego z nas. On również jest naszym królem, naszym władcą i on jest prawodawcą, czyli tym, który nadaje nam prawo, który nas poucza i wskazuje drogę, jak mamy żyć, jak mamy postępować. Prawem tego królestwa jest Ewangelia, którą przyjmujemy i którą staramy się żyć każdego dnia. I ostatnie dwa tytuły to nasz Pan i Bóg. Te określenia wypowiedział święty Tomasz, kiedy zobaczył Chrystusa tydzień po zmartwychwstaniu, w Niedzielę Miłosierdzia. Kiedy włożył swoje palce w otwory po gwoździach, na dłoniach i w bok Chrystusa. Wtedy zakrzyknął z radością: Pan mój i Bóg mój. Pan, to greckie słowo Kyrios, oznacza Boga. Oznacza władcę, który jest ponad wszelkimi monarchami ziemskimi. Wołajmy zatem dziś, aby ten Bóg, który jest Bogiem z nami, Emanuel, przyszedł, nawiedził nas i nas zbawił.